Cześć, z dzisiejszego odcinka dowiesz się, w co inwestuje jeden z największych funduszy inwestycyjnych, Grayscale. Grayscale jest jednym z największych funduszy inwestycyjnych właśnie w USA. Jest to firma, która przechowuje środki również klientów instytucjonalnych. Co ciekawe, Grayscale również w zakresie posiadanych przez siebie asetów kryptowalutowych na swojej stronie gromadzi dane o ich wartości i liczbie przechowywanych przez swoich klientów. Spróbujemy to skonfrontować i zobaczyć, jak liczba tych udziałów, liczba poszczególnej ilości tokenów zmieniała się w czasie. Do tego wykorzystamy narzędzie WebArchive.org, które pozwala nam zobaczyć, jak wyglądała strona w przeszłości. Jest to serwis, który gromadzi strony internetowe, ich treści co określony czas. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak dane na konkretnej stronie się między sobą różniły. I tutaj porównamy sobie właśnie wskaźniki dotyczące Bitcoina, Ethereum, XRP, Zcash'a oraz Stellara i spróbujemy zobaczyć, w co tak naprawdę Grayscale zwiększył swoje zaangażowanie. A wiadomo, że jest to, myślę, że dosyć ciekawy i znaczący wskaźnik tego, w co warto byłoby również samemu tutaj zastanowić się, nad czym samemu warto byłoby się zastanowić przy wyborze ewentualnego projektu dla siebie. I tutaj w chwili obecnej na ekranie widzimy stronę informującą o posiadanej ilości Bitcoina przez fundusz inwestycyjny Grayscale. I tak naprawdę zwróćmy uwagę na dwa wskaźniki, czyli pierwszy na AUM oraz na Shares Outstanding. AUM tak naprawdę jest to całkowita wartość rynkowa danego aktywa, natomiast Shares Outstanding jest to liczba udziałów trzymana przez udziałowców tego aktywa. Jeśli chodzi o Bitcoina, widzimy, że obecna wartość, czyli na stan 13 maja 2020 roku. Ten właśnie AUM to ponad 3 miliardy dolarów i ponad 350 tysięcy właśnie udziałów trzymana przez udziałowców. Jak to wyglądało w przeszłości, jak to wyglądało w zeszłym roku? Tutaj ta strona widoczna jest z okresu 20 stycznia 2019 roku, natomiast dane pochodzą z 31 grudnia 2018 i widzimy, że wtedy ta wartość wynosiła 760 milionów, natomiast liczba akcji, liczba udziałów trzymana przez udziałowców to ponad 200 tysięcy. Widzimy, że tutaj fundusz Grayscale znacznie zwiększył zaangażowanie w Bitcoina, chociażby patrząc na liczbę akcji z ponad 200 tysięcy do ponad 350 tysięcy. Oczywiście to również odbiło się na wartości. Tutaj było niecałe, powiedzmy, 800 milionów, natomiast tutaj już mamy 3 miliardy. Także myślę, że można z tego wnioskować, że Grayscale jest zainteresowana mocno Bitcoinem. Zobaczmy, jak wygląda Ethereum. Ethereum obecnie wartość 255 milionów i ponad 14 tysięcy udziałów na udziałowca. Natomiast jeśli chodzi o Ethereum, i to są dane z, zobaczmy, to są dane z połowy 2019 roku. Tutaj było 7,5 miliona i lekko ponad 800 tysięcy. Także tutaj również bardzo duża różnica, jeśli chodzi o zainteresowanie funduszem Grayscale właśnie projektem Ethereum, o czym te liczby, myślę, że najlepiej świadczą. Liczba 800 tysięcy, a ponad 14 milionów, jest to bardzo duży wzrost udziału
tego aktywa w portfelu inwestycyjnym funduszu Grayscale. Przeanalizujmy sobie następnie XRP. XRP obecnie na 30 kwietnia ponad 3 miliony i prawie 160 tysięcy udziałów. Natomiast jeśli chodzi o to, jak to wyglądało w roku 2019, dokładnie pod koniec marca, to mamy 4 miliony i 135. Z tych liczb wynika, że tak naprawdę Grayscale trochę tutaj zmniejsza swoje zainteresowanie projektem XRP. Kolejny projekt Zcash. Zcash, bardzo ciekawy technologicznie projekt. Myślę, że warty również uwagi. Co do Zcash'a na dzień dzisiejszy, dokładnie no powiedzmy na 30 kwietnia 2020 roku, AUM, czyli powtórzę jeszcze raz, całkowita wartość rynkowa, prawie 8 milionów w porównaniu z ponad 6,5 milionem właśnie trzymanym na początku 2019 roku. Jeśli chodzi o liczbę, tutaj wtedy mieliśmy ponad 1 300 tysięcy, obecnie jest to 1 800 tysięcy, także jeśli chodzi o Zcash'a, to zainteresowanie tym projektem w Grayscale również od tamtego czasu urosło, co prawda nie tak jak Ethereum, ale również ten projekt budzi tutaj zainteresowanie tego funduszu inwestycyjnego. I ostatni projekt, przeanalizujmy sobie może Stellara. Tutaj jeśli chodzi o Stellara, to obecnie wobec danych na 30 kwietnia 2020 roku zaangażowanie kapitału tego funduszu to 0,4 miliona 57 tysięcy udziałów. Natomiast jeśli chodzi o poprzedni rok, dla danych z lipca 2019 roku mieliśmy 0,4 miliona i ponad 39 tysięcy. Tutaj ta liczba wzrosła, wartość się nie zmieniła. Tak naprawdę to wszystko, jeśli chodzi o takie przedstawienie funduszu Grayscale, a raczej jego portfela inwestycyjnego dla jednych z najpopularniejszych tokenów. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że fundusz ten jest mocno zainteresowany Bitcoinem oraz Ethereum. Zmniejszył swoje zainteresowanie, jeśli chodzi o projekt XRP. Delikatnie wzrosło zainteresowanie projektem Zcash. Natomiast jeśli chodzi o projekt Stellar, to tutaj większych zmian w porównaniu do poprzedniego roku nie było. Tu jeszcze raz powtórzę. Przeanalizowałem dla Was portfel inwestycyjny dla czterech projektów funduszu inwestycyjnego kryptowalutowego Grayscale, porównując dane, które udostępnił na swojej stronie za pomocą właśnie Wayback Machine z poprzedniego roku, z danymi pokazywanymi na stronie Grayscale właśnie dla tego roku. Dajcie znać w komentarzach, jak Wy interpretujecie tego dane, a moją interpretację przedstawiłem Wam przed chwilą w poprzednim zdaniu. Także dziękuję, to wszystko i zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć!